Zapraszam Cię, Michał Kulka, Low More, o programach opcyjnych dla startupów. Tak, mamy zmianę. Super, cześć. Jak dzielić, żeby rządzić? A konkretnie jak podzielić się własnością i wartością firmy, co za tym idzie, żeby lepiej nią zarządzać i docelowo rządzić na rynku? Programy opcyjne w startupach. Czym jest program opcyjny? Mam wrażenie, że chyba większość z Was o nich słyszała, przynajmniej większość z osób, które mają coś do czynienia ze swoim startupem lub inwestycją. I o samych opcjach też właściwie większość osób słyszała w takiej czy w innej formie. Czy to w postaci legend dotyczących tego, ile pracownicy Google'a lub jakiegoś innego znanego startupu, który potem urósł niesamowicie, zarobili na swoich opcjach i jak je skutecznie i fajnie sprzedali, albo jaki bonus dostała Marisa Mayer, bo ona przecież pensję miała bardzo małą. Ona tam zarabiała raptem jakiś marny milion, nie wiem, do 2 milionów dolarów rocznie. Ale w opcjach dostała 44 miliony dolarów i bodajże kolejne 20 rozdała swoim pracownikom potem, jak wyszedł fuck up z atakiem hakerskim i tak dalej. Więc robiące wrażenie, olbrzymie liczby. I to, o co tak naprawdę chodzi z tymi programami opcyjnymi? O podzielenie się własnością firmy. O podzielenie się w taki sposób, żeby również pracownicy, a nie tylko jej założyciele czy inwestorzy, mieli udział we wzroście jej wartości. Cel bardzo prosty. Bardzo wielu pracowników ma poczucie, szczególnie wartościowych, ma poczucie takich, że okej, zarabia przyzwoite pieniądze, czy w ogóle jakieś pieniądze zarabia, ale pracuje na czyjś inny sukces. No tak bardzo często to słyszałem. W korporacjach to się bardzo często słyszy, ale w startupach też to się zdarza. Chciałbym mieć udział w tym sukcesie. Chciałbym mieć udział we wzroście wartości, którą ja też generuję jako pracownik. Stąd pomysł na programy opcyjne, na to, żeby właśnie inwestorzy i founderzy, bo to często dotyczy obydwu tych grup, podzielili się przedsięwzięciem. To jest to doskonałe narzędzie do tego, żeby nie tylko utrzymać pracownika, ale też żeby go pozyskać. Bardzo często używane jest w rekrutacjach. Znam wiele startupów, które żeby pozyskać dobrych ludzi, od razu im mówią, że jest program opcyjny i jest, jak on będzie wyglądał i jaki kawałek tego programu opcyjnego może mi się dostać, jeśli przyjdę do nas pracować, czy tam do nich. To jak każde narzędzie, no, młotek też jest narzędziem, młotkiem można sobie wbić gwóźdź albo rozbić głowę i dokładnie tak samo jest z programami opcyjnymi, w szczególności w startupach. Coraz częściej się jednak je spotyka i coraz częściej trzeba o nich pomyśleć wcześniej. Miał być ze mną Oskar Kopiński, jeszcze został przez chwilę na prezentacji, musiałem ją skorygować. Niestety radca prawny w Low More Kopiński i partnerzy niestety nie dotarł, więc postaram się skupić na obszarach niekoniecznie prawnych, więc mam nadzieję, że będzie ciekawiej. Pytania zadacie mi na końcu, ale ja samą prezentację skonstruowałem też w formie pytań. Jestem z Low More, tak jak już zostało przedstawione, jednej mam nadzieję z bardziej znanych kancelarii na rynku startupów i inwestorów i jesteśmy tutaj dlatego, że wdrażamy programy opcyjne, projektujemy je, czyli też na tym etapie dużo wcześniejszym, czyli wymyślamy razem z inwestorem i founderami, jak taki program powinien działać, zanim w ogóle jakiekolwiek dokumenty prawne powstaną. Naprawiamy je również, co się nam coraz częściej ostatnio zdarza, albo ratujemy firmy lub pracowników tych firm lub founderów tych firm przed tym konsekwencjami źle wymyślonymi, źle wdrożonymi programami opcyjnymi również. A tak poza tym, to parę jeszcze innych rzeczy robiłem fajnych. Bardzo fajną rzecz napisał pod moim postem dotyczącym programów opcyjnych Filip Duszczak z InStreamio. Napisał, że żeby się dzielić, trzeba mieć czym. I miał tutaj na myśli dwie sytuacje. Miał na myśli sytuację startupów, w którym zanim ktokolwiek pomyślał o programie opcyjnym i wdrożeniu programu opcyjnego, zdążył oddać pierwszemu inwestorowi 49% udziałów, łatwo się domyśleć, o jaki typ inwestora chodzi, lub zaczął myśleć o programie opcyjnym dopiero po drugiej czy trzeciej rundzie, kiedy na przykład miał już raptem 30% udziałów w swojej firmie, którą zakładał. Więc konstrukcja programu opcyjnego, dogadywanie się z inwestorem na tym etapie, szczególnie w Polsce, gdzie te programy mają jednak inną konstrukcję niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo często przewiduje się już na etapie zakładania spółki, na etapie jej post-incorporation setup, jest znacznie trudniejsza.
Więc warto pomyśleć o tym wcześniej i o tym też będę mówił. Czemu służą programy opcyjne? Bardzo prosta rzecz. Program opcyjny to jest program, zasadniczo należy do kategorii programów motywacyjnych, tak? W dużym skrócie. Poza sytuacjami, kiedy jest używany tylko i wyłącznie jako narzędzie optymalizujące od strony podatkowej wypłatę dla pracowników. W Stanach Zjednoczonych dosyć powszechne zjawisko. W Polsce trochę mniej, ale też się zdarza. Trochę trudniej jest to zrobić, ale tak, do tego też służą. Ale generalnie ich ogólną, podstawowymi czterema cechami, które one powinny mieć i obszarami, które powinny adresować, jest lojalizacja pracownika, motywacja pracownika, nagrodzenie tego pracownika, ewentualnie wsparcie rekrutacji, do tego służą. Czy da się te wszystkie cztery obszary jednocześnie zaadresować? Diabelnie trudno. Czy da się je wszystkie cztery zaadresować tak, żeby to działało w długim terminie, czyli na przykład wymyślać taki program opcyjny, który będzie działał w świeżo założonym startupie przez 6 albo 8 lat do exitu i wszystkie cztery obszary będą zagospodarowane? Nie jest to możliwe. Nie da się tego zrobić. Nie słyszałem jeszcze o takim case'ie nigdzie na świecie. I to jest właśnie wyzwanie z tym związane. Ania Wolfart, której cytat widzicie na ekranie. W ogóle co jakiś czas, jakbym puścił tę prezentację bardzo szybko, to by groziło atak padaczki, więc przepraszam. Więc będę starał się być nie za szybki. Jest na zmianę slajd biały i granatowy. Te granatowe są również dla turystów, bo wiem, że na Auli bardzo często są ludzie, którzy przychodzą tutaj ze względu na lifestyle startupowy albo sport, albo coś w tym sensie, więc te granatowe są też dla nich. Ania Wolfart jest HR-owcem. Ona pracuje ze startupami od zawsze, od 97 roku. Ja ją poznałem w Onecie. Wtedy nie było startupów. Tak, to jest dobre zdziwienie. To zmarszczenie czoła jest bardzo, bardzo istotne. Tak, dotcomami. Tak, ona pracowała wtedy z dotcomami, potem dopiero zaczęła pracować ze startupami, wdrażała programy opcyjne też i jedna nadzorowała i powiedziała bardzo fajną rzecz ostatnio, chyba zresztą też pod moim postem na Facebooku. Widziałam ludzi z wypalonym i strasznie mnie kusiło, żeby tutaj wrzucić screen z Blade Runnera, ten z Rutgerem Hauerem, z tym, z gołębiem, który mówi I've seen things you people would never believe. To jest mniej więcej tym tonem powinna to powiedzieć. I tak to wygląda. Program opcyjny, który ma funkcję lojalizacyjną, wiąże nam pracownika z firmą, wiąże go nam do tego stopnia, że on wie, że jak odejdzie w tym roku, to te 17 tysięcy akcji, które mógłby dostać i one są tyle warte na giełdzie, to nie, on zostanie. Ale motywacji w tym nie ma żadnej. On się i tak męczy, i tak ma problem, ale zostanie z zaciśniętymi zębami, bo jest do tego zmuszony. On nie jest lojalny, tylko on jest zmuszony do bycia lojalnym. Tak? I na pewno nie ma motywacji. Warto o tym pomyśleć, wdrażając program, a co za tym idzie, warto zaprosić do konstruowania programu nie tylko inwestora, CEO, czy zarząd firmy, czy właśnie usiąść z samymi founderami, ale zaprosić HR-owca, który ma o tym pojęcie, szczególnie na troszeczkę późniejszym etapie. Wiem, że mam mało czasu, więc będę się streszczał. O rodzajach programów za dużo nie będę mówił, bo trudno wyszczególnić tutaj rodzaje. One się po prostu różnią od siebie pewnymi kryteriami. Do kogo są skierowane, czy do wszystkich pracowników, czy tylko do jej części, czy tylko do managementu, czy trwają długo, czy krótko, jakie są kryteria, więc trudno mówić, że są jakieś rodzaje. Na pewno można wyróżnić te, które służą tylko i jedynie właśnie optymalizacji wynagrodzenia, czy optymalizacji podatkowej. Oskar fajną rzecz powiedział, szkoda, że tutaj go nie ma. Jak wdrożyliśmy program opcyjny w Joymile z Tomkiem Krausem i z Wojtkiem Fryczem, nie ma uniwersalnego rozwiązania, nie ma uniwersalnego ESOP-u, nie ma uniwersalnego rozwiązania na Option Pool. Gdybyśmy taki program, jak wdrożyliśmy Joymile'u, wdrożyli w iTaxi, to by była kompletna katastrofa. Ja mam absolutnie rację. Bardzo często widzę, że przychodzą founderzy, nawet inwestorzy z founderami, czy nawet dosyć zaawansowane spółki, które istnieją dwa lata, są po dwóch rundach inwestycyjnych, mówią, jest taki program, super, widzieliśmy, ma tą startup amerykański Y, chcemy taki wdrożyć u siebie. Panowie, nie da się. To jest niemożliwe. A, bo to jest spółka amerykańska i to inaczej działa. B, bo wy macie spółkę z o, w ogóle zapomnijcie, przede wszystkim się przekształcicie w akcyjną. C, macie za małą firmę. D, nie jesteście na trzech kontynentach. E, nie macie 400 osób na pokładzie i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc warto o tym pamiętać, że nie ma uniwersalnego rozwiązania i nie kopiujmy rozwiązań, o których słyszeliśmy, o których na fajnie na Medium albo na jakimś innym portalu ktoś coś fajnego napisał. Kiedy wdrażać program opcyjny? Pytanie jest właściwe nie kiedy wdrażać, tylko kiedy co. Tak? Kiedy go planować, kiedy go projektować, kiedy go wdrażać, kiedy go realizować, jak długo go realizować, to są zupełnie różne pytania. Planować, jak tylko zaczynamy myśleć o jakimkolwiek formalizowaniu relacji z naszymi wspólnikami. Już wtedy pomyślmy, co zrobimy z programem opcyjnym i czy on w ogóle będzie, czy nam będzie potrzebny, czy mamy taki plan. Projektować. Kilka razy. Nie projektujmy jednego. Jego trzeba będzie zmieniać prawdopodobnie. O tym za chwilę też powiem. Wdrażać wtedy, kiedy mamy jakąś bazę prawną do tego, żeby go wdrażać. Spółka z o.o.,
dosyć drewniana do tego, żeby wdrażać w niej program opcyjny. Da się. O wiele wygodniej, fajniej, sensowniej i tak właśnie full on robi się to w spółce akcyjnej, ale da się go zrobić nawet i bez spółki, w sensie obiecać komuś akcję lub udziały. Tomek Kraus, doświadczony founder bo i już inwestor w tej chwili, bo on zakładał, współzakładał Brainly, potem wyszedł z Brainly, teraz ma już. 10 minut ma mi się wyświetliło. Powiedział coś, zakładając Joymile z Tomkiem, z Wojtkiem, objęli udziały 40-40. Nie 50-50, we dwóch 40-40, bo 20% zostawili na program opcyjny. To jest model amerykański. Tam generalnie jak się obejmuje akcje w swojej własnej firmie, to się obejmuje tylko część tych akcji, reszta się zostawia w tym właśnie takim pool dla pracowników. Oni chcieli zrobić dokładnie tak samo. Też zrobili pewne błędy formalne, ale fajnie to zaplanowali, bo od pierwszego dnia każdemu inwestorowi i zarówno tych, którzy byli w pierwszej rundzie, którzy inwestowali na zasadzie convertible notes, czy powiedzmy quasi convertible notes, jak i w drugiej rundzie już tej seedowej, którą też realizowaliśmy z nimi, już docelowo tym inwestorom, którzy tam wchodzili na normalnych zasobach equity, od razu ich wdrażali w cały pomysł na program opcyjny. Mówili im, że 20%, jak to będzie wyglądało, w jaki sposób będzie dotyczyło ich, w jaki sposób ich rozwodni. Oni od początku wszystko wiedzieli, nic ich nie zaskakiwało. I to jest coś, co zdecydowanie zalecam. To znaczy rozmawiając z inwestorem, nie czekajmy z powiedzeniem mu, ej, ale my chcielibyśmy mieć jeszcze program opcyjny na dzień, w którym będziemy za chwilę podpisywać umowę inwestycyjną. Komu dać lub komu obiecać jakieś udziały, opcje, akcje czy coś w tym sensie? Wasza decyzja. Też zależy od firmy, zależy od kultury organizacyjnej, zależy od tego, kim jesteśmy. Co innego zalecałbym firmie, która robi hardware, mocno się opiera na sprzedaży, ma zewnętrzny development. Co zupełnie innego bym doradzał w SaaS-ie, który będzie się koncentrował tylko na polskim rynku. Chociaż to chyba niezbyt dobry pomysł. I jeszcze co innego bym zalecał marketplace'owi, który ma ambicje globalne. Więc wszystko też zależy na którym etapie. Na początku jest jeden z znanych founderów, a właściwie każdy znany founder powiedziałby coś takiego, że nie sztuką jest rozdać udziały szybko w ramach programu opcyjnego. Sztuką jest zostawić sobie w ramach takiej puli w programie opcyjnym udziały dla mojego CEO, który mnie zastąpi za 5-7 lat, kiedy ja będę chciał sobie pływać na kajcie i więcej czasu spędzać z rodziną. Bo on mi nie przyjdzie tylko i wyłącznie za pensję, on będzie oczekiwał udziałów. I widziałem bardzo wiele programów, w których te udziały się rozmyły dużo, dużo wcześniej i dużo szybciej. Warto pomyśleć o tym, że udziały czy opcje w ramach programu mogą dostać również doradcy czy mentorzy. Po co im płacić? Albo inaczej, niektórym się chce odwdzięczyć, tak? Ale na przykład doradcom niekoniecznie muszę płacić. Tak? Mogę im zapłacić udziałami. To też jest koszt dla firmy, ale jednak trochę mniej bolesny. Ile powinno być w puli programu opcyjnego? Też nie ma gotowej odpowiedzi. Typową odpowiedzią amerykańską jest 20%. Ale dlatego, że program opcyjny w startupach amerykańskich jest skonstruowany pod inwestorów, o dziwo, a nie pod founderów. Tak? Nie rozwadnia ich. Nie rozwadnia inwestorów, on jest z góry założony. W Polsce rozwadnia inwestorów i founderów. Więc trzeba się dogadać z inwestorem, jeżeli takiego macie. Jeżeli go nie macie, wszystko zależy od was. Są firmy, w których 5% jest całkowicie OK i w takiej programy wdrażaliśmy. Są firmy, które, tak jak Joymile, 20% jest OK. Przy czym 20% to nie jest cały czas 20%. O ile w Joymile'u 20% w pierwszym dniu istnienia spółki akcyjnej to rzeczywiście było 20%, o tyle w tej chwili to już się rozwodniło. I to już nie jest 20%, to jest tam kilkanaście. Nie pamiętam, czy była oficjalna, dokładna, podana struktura, więc nie będę mówił. Ale po trzeciej czy po czwartej rundzie to już może być 7%. Bo pula programu opcyjnego również się rozwadnia, tak samo jak każdy inny udziałowiec, tylko to jest taki zbiorowy trochę udziałowiec. Oczywiście w sposób wirtualny, bo dopóki te udziały czy akcje nie istnieją, no to trudno mówić, że się rozwadniają, ale w przypadku spółki akcyjnej jest to podniesione na przykład warunkowo kapitał i w ten sposób się to dzieje. Bardzo ważna rzecz. To, co powiedziałem już wcześniej, ale będę podkreślał. Kultura organizacyjna i potrzeby 15-osobowego startupu działającego w Polsce, a 400-osobowego działającego na trzech kontynentach są skrajnie inne. Takim typowym przykładem, jak zupełnie inaczej można podejść do konstrukcji programu opcyjnego, od strony prawnej w szczególności, od jego zabezpieczenia, jest Rocket Internet. Możemy ich lubić, możemy ich nie lubić, możemy ich cenić albo nie, ale to, co zrobili oni ze swoją strukturą spółek i jak jest zrealizowany tam program opcyjny, to jest majstersztyk.
piękne pozakładane trusty, spółki pod prawem niemieckim, nawet jeżeli ja bym nie chciał mieć na przykład programu opcyjnego w kenijskiej spółce, pod kenijskim prawem i z kenijskimi zabezpieczeniami. Bardzo bym chciał mieć to w jakimś normalnej jurysdykcji, w której będzie przyjemniej i bardziej zrozumiale i trochę pewniej. Tak? Dlatego wolę mieć udziały w truście w niemieckiej spółce, która dopiero jest udziałowcem w tej spółce kenijskiej za pośrednictwem jeszcze kolejnej struktury. Pięknie to jest zrobione. Polecam analizę ich struktury, jest naprawdę przesympatyczna. Prosta piłka, no po prostu trzeba dostosować do tego, kim jesteśmy, jakie mamy plany. Tak? Zupełnie co innego będzie robił Stefan Batory w Booksy, a co innego zrobili w iTaxi, mimo tego, że obydwie spółki są przez niego zainicjowane i przez niego były przez długi czas zarządzane. Za co? Czy powinniśmy od pracowników oczekiwać czegoś więcej niż to tylko, że pracują? Od menedżerów najwyższego szczebla tak, od pracowników szeregowych raczej nie. Skoro mamy gościa, który jest powiedzmy deweloperem albo sprzedawcą i przepracował w firmie 4 lata, to czy on musi nam jakoś dodatkowo udowadniać, że był wartościowy? Przecież gdyby nie był, to by już nie pracował. Znaczy, przynajmniej na logikę. Nie? Więc skoro przepracował te 4 lata, no to należy mu się, no, bo on nie ma jakiegoś wielkiego wpływu na to bezpośredniego albo istotnego udziału. Tak? Ma udział, ale adekwatny do tego, jaki będzie miał udział w programie opcyjnym. Tak? W przypadku wysokiego szczebla menedżerów tak, należy to wiązać z jakimiś skonkretyzowanymi wynikami. Tomek Pruszczyński, założyciel i twórca Sary, OS3 Multimedia, paru jeszcze innych spółek, twierdzi, że tylko top menedżerowie. Po krótkiej dyskusji na Facebooku troszeczkę nam się udało znaleźć wspólny punkt, także to zależy znowu od etapu rozwoju firmy. Ile powinien trwać program opcyjny? Typowo amerykańska kalka, też przychodzą startupy. My chcemy program opcyjny, 20%, 4 lata, kwartalny cliff, vesting. Chwila, moment. Ile wy istniejecie? No nie, no to w zeszłym miesiącu założyliśmy spółkę. No super, to wy już planujecie na 4 lata. Co będzie za 4 lata? Opowiedzcie mi o swojej spółce za 4 lata. Nie, no to no my nawet do inwestora to biznesplan na 2 lata wysyłaliśmy. Mówię, no to co wy planujecie program opcyjny na 4 lata? To jest kompletnie bez sensu. Skoro nie potraficie powiedzieć mi, gdzie będziecie na rynku za 4 lata, inwestorowi nie potraficie tego ściemnić, a zwykle pięknie ściemniacie inwestorom, to co będziecie ściemniać pracownikom, tak? Że 4 lata, coś tam. Tak? Zwykle zalecamy im skrócenie tego pierwszego etapu programu, zmniejszenie tej puli, zaplanowanie puli pełnej 20%, ale pierwszej tej, którą zamierzają już właśnie natychmiast rozdawać pracownikom, zmniejszenie jej do 3-4%. Zwykle udaje się z całe szczęście przekonać. Wniosek ESOP-y, tak zwane SOP-y, Employee Stock Option Plan, wdrażać etapami i zależnie od etapu rozwoju firmy. Zdążymy rozdać, naprawdę. Co na to inwestorzy? Inwestorzy na to super. Parę lat temu jeszcze mieli problem, kłócili się o te procenty, czuli się rozwadniani i tak dalej, ale w tej chwili, proszę bardzo, Bartek Gola, Speed Up, cytat z Bartka. Byśmy chcieli wdrażać częściej. Znaczy tutaj, bo wy nie widzicie, tutaj, sorry. Chcieliby wdrażać częściej. My mamy doświadczenie ze speed-upem akurat świetne, jeżeli chodzi o programy opcyjne, ale z większością inwestorów już w tej chwili, także podchodzą do tego bardzo sensownie. Jeżeli im się pokaże, w jaki sposób ten program będzie realizowany, jeżeli wiedzą, jaka jest struktura, jeżeli nie widzą w tym opcji jakiegoś fraudu, tak? Znaczy inwestor chce mówić, okej, super, chcemy ESOP, wiemy, że on będzie, ale na przykład chcemy, żeby ostateczną listę beneficjentów tego ESOP-u zatwierdzała Rada Nadzorcza. Cool, spoko, nie ma problemu. Tak? Możemy tak zrobić, bo mają kontrolę z radą nadzorczą. Czy są inne opcje na to, żeby zrobić program motywacyjny? Oczywiście. Virtual Stock Option Plan, czyli zamiast opcji na akcje, wirtualne opcje, wirtualne akcje, czyli coś, co jest wyceniane, jakby takie brzydkie słowo skojarzące się z kredytem bankowym we frankach, indeksowane do wartości udziału. Tak? Albo po prostu zwykły program motywacyjny oparty o premie i nagrody. W przypadku Software House'u ja bym tam nie wdrażał w Software House'ie programu opcyjnego. W rynku, który należy do pracownika, wdrażać program opcyjny w Software House'ie, który prawie na pewno nie będzie wchodził na giełdę, jest trudno płynny. Triki wytłumaczyć deweloperowi, że ma zostać na mniejszej pensji niż daje mu konkurencja, dlatego że ma 22 udziały albo 28 tysięcy akcji. Ja bym się nie podjął mu tłumaczyć. Wolałbym wymyśleć sposób, żeby on wolał robić lepszy kod z mniejszą ilością błędu i dostawał za to dobry bonus. Tak? Coś w tym sensie. Co innego znowu w startupach lub w firmach, w których od razu możemy rozdać. Po co zrobić program opcyjny? Jeżeli mamy wartościową osobę, która już z nami pracuje parę miesięcy, jesteśmy na wczesnym etapie, możemy się nie bawić w program opcyjny. Weźmy go na pokład jako co-foundera, dajmy mu od razu te udziały. Ma to swoje negatywne konsekwencje, ale możemy je zawestować.
jak reverse vesting. Tak? Możemy się jakoś zabezpieczyć przed tym, żeby on nagle nam nie wyciął jakiegoś numeru, ale to czasami ma o wiele lepszy skutek niż obiecywanie czegoś. Tak? W szczególności obiecywanie czegoś, co jest jeszcze bardzo niejasne, niepłynne i nie wiadomo, czy będzie. Triki. Są nudne też rzeczy w tej prezentacji, ale jeszcze zdążę przez nie przejść, mam nadzieję. W programie opcyjnym też są pewne klauzule, które warto znać i które dotyczą tego, jak ten program potem zadziała. Vesting jest oczywisty, czyli jak, w jakim tempie będą uwalniane w cudzysłowie te opcje, czyli kiedy będę jako pracownik nabywał uprawnienia do kolejnych udziałów. Tak? Czy jest to konstrukcja, że po 25% rocznie, czy taka, którą my w tej chwili zdecydowanie zalecamy, czyli 10, 20, 30, 40, albo jeszcze jakaś inna. Lock-up, nie wolno ich mi sprzedać, ani opcji na pewno, warantów też nie, bo waranty będę miał w spółce akcyjnej, czyli coś, co jakby jest taką materialną, czy papierem wartościowym, który mi obiecuje, że będę mógł go wymienić na akcje w przyszłości, ale nie wolno mi ich sprzedać. Nawet jak wejdziemy na giełdę, pierwszeństwo oczywiście jak zwykle mają inwestorzy. To inwestorzy mogą jako pierwsi sprzedać swoje akcje, no bo po to inwestowali, chcą mieć pierwszeństwo płynności, a będę mógł sprzedać dopiero 6 miesięcy po IPO na przykład. Okej, muszę się na to zgodzić, nie mam za bardzo wyjścia. Prawa pierwszeństwa wszelkie, czyli jeżeli już nawet będę chciał sprzedać te akcje w międzyczasie i będę mógł, to w pierwszej kolejności może je odkupić spółka w przypadku spółki akcyjnej albo im pozostali akcjonariusze lub udziałowcy. Zdarzają się coraz częściej opcje call i put, które pozwalają zarówno spółce odkupić z powrotem udziały lub opcje lub akcje, które rozdała w ramach programu opcyjnego po z góry zaplanowanej wycenie, na przykład jakimś mnożnikiem, albo pracownikowi zażądać tego, żeby spółka od niego te akcje lub opcje, te akcje lub udziały odkupiła. Prawie zawsze, znaczy zawsze właściwie beneficjentów programu obowiązują klauzule drag along i tag along, czyli oni są zmuszeni do tego, żeby sprzedać te swoje udziały wraz z większościowymi udziałowcami, którzy będą je sprzedawać, ale z drugiej strony mają prawo przyłączenia się do takiej samej transakcji, czyli jeżeli będzie exit, to nie zostanę z tymi swoimi akcjami na lodzie nagle z nie wiadomo jakiego powodu. Good liver, bad liver, moje ulubione, koniec, nie? Za chwilę, czyli ktoś, kto nam spółkę opuszcza w dobrych warunkach, znaczy w dobrej atmosferze i w złej. Co ciekawe, do good liverów zalicza się również osoby, które umrą nagle w trakcie programu opcyjnego. To jest bardzo często good liver, który jeszcze ma accelerated vesting, same brzydkie słowa, czyli gościu, który nam się, powiedzmy, przepracuje nam 2 lata, ma już 50% swojej puli akcji, które miał dostać, już je dostał, już ma te waranty, wpada pod samochód, to zamiast mu nie dać tej pozostałej części, on jest good liverem i jeszcze ma przyspieszony vesting i jego spadkobiercy mogą dostać więcej. Też tak się robi. To jest fair, tak? Ale też mamy bad livera, czyli gościa, który na przykład naruszył zakaz konkurencji. Tak? To wtedy możemy mu umorzyć to, co już dostał nawet, jeżeli odpowiednio skonstruujemy umowę przystąpienia. Czyli możemy taki rollback zrobić tego wszystkiego, co do tej pory mu się udało zarobić w tym programie opcyjnym. Tak samo cena i czas wykonania. Bardzo utarło się i startupy są przekonane, że beneficjenci programu opcyjnego potem te akcje czy udziały dostają za darmo albo za cenę nominalną. My jesteśmy wielkim przeciwnikiem tego. To znaczy, jeżeli coś dostaję za darmo, to tego nie cenię. Więc tracimy ten element motywacyjny związany z programem opcyjnym. Zalecamy tego w szczególności w spółkach akcyjnych, które rzeczywiście mają szansę dojść do tego, że kiedyś będą miały IPO albo exit, żeby jednak ktoś, wiedząc o tym, że ta runda exitowa albo to IPO jest bliskie, jednak musiał zapłacić za te swoje akcje. Duży dyskont dostaje, 90%, 95%, ale musi za nie zapłacić po to, żeby móc je za chwilę, za 2, 3, 5 miesięcy o wiele lepiej sprzedać. Tak? Tak samo czas wykonania, czyli sytuacja, w której ktoś odchodzi z firmy, jest good leaverem, czyli zwalnia się na normalnych warunkach i ma prawo zrealizować swoje opcje, on musi też mieć określony czas na to, żeby to zrealizować. To będzie w Polsce o wiele ważniejsze za parę lat, kiedy to się spopularyzuje i będziemy mieli trochę więcej spółek, które będą albo publiczne, albo będą robiły jakieś exity. W Stanach Zjednoczonych dwa bardzo istotne elementy. Ostatnia rzecz, ekwiwalent powiązany z opcją call i put, czyli możliwość nie wydawania takiej osobie akcji czy udziałów, tylko ekwiwalentu według na przykład ostatniej wyceny z rundy. W pieniądzu. Tak? Ma to konsekwencje podatkowe, ale nie będziemy ich jakoś specjalnie omawiać. Kolejną część miał zrobić radca prawny Oskar Kopiński, ale już mi nie pozwolisz, ale on miał gadać o dokumentach. O dokumentach to możemy porozmawiać u nas w kancelarii, zapraszam. A myślę, że najciekawsze rzeczy opowiedziałem. Dziękuję i proszę o pytania. Michał Kuka, Low More. Tak, już, daję.
Dzięki, Michał, za prezentację. Mam pytanie, jak to wygląda w prawie polskim? Czy w ciągu ostatnich lat coś się zmieniło? Czy jest już jakieś ustawodawstwo dotyczące opcji na akcje? Tak jest jak sporo. To było w Stanach i tak dalej? Czy, bo kiedyś trzeba było robić jakieś workaroundy, dziwne umowy i tak dalej? Jest, jeżeli chodzi o spółkę akcyjną, to nie ma problemu. No to jest to standardowa sprawa, jeżeli chodzi o opcję na akcję. Od strony prawa podatkowego też jest całkiem nieźle to uregulowane. Więc jeżeli chodzi o spółkę akcyjną, nie ma potrzeby robienia żadnych jakichkolwiek obejść. To jest standardowy proces. No każda, co druga spółka giełdowa ma w tej chwili program opcyjny. Więc tam nie wiem. W spółkach z o.o. formalnie nie ma takiej w ogóle opcji, żeby była opcja na akcje czy na udziały. Tak? Spółka z o.o. ma jeszcze jedną wadę. Zauważcie, ile jest minimalna wartość jednej akcji? Jeden grosz. Mamy dwie spółki, z o.o. i akcyjną. Obydwie mają kapitał 100 tysięcy złotych. W z o.o. mamy maksymalnie 2 tysiące udziałów. W akcyjnej 10 milionów. Tak? Załóżmy, że robimy program opcyjny, w którym nasz super turbo wypasiony CTO, który nie jest founderem, ma dostać 1% udziałów. Tak? Albo 0,5% udziałów. W spółce z o.o. naszej modelowej dostanie ile? 10. W spółce akcyjnej, o której przed chwilą mówiliśmy, 50 tysięcy. Fajnie brzmi, która liczba? To druga, nie? Jakby daje nam więcej możliwości. Pół biedy, jak to jest 0,5%, ale wyobraźmy sobie pracownika, który pracuje, mamy tego CTO, który ma swój departament, który ma dział i tam pracuje developer, senior developer, spoko gość, ale ma dostać 0,25 promila. Udziałów. To jest sporo. No w dużej firmie to jest kupa udziałów. Tak? Jakbym miał 0,25 promila w Google, to bym tutaj nie wykładał. Na pewno bym siedział na Bora Bora cały czas. Tak? I ile to będzie w spółce akcyjnej? Nadal kilkadziesiąt udziałów, tysiąc coś udziałów. Nie? W spółce z o.o. jakaś tam ułamkowa część jednego udziału. Tak? Zaczyna nam się to komplikować. Więc to jest chyba bardziej trudne operacyjnie, ale z punktu widzenia formalnego w spółce akcyjnej możemy wyemitować waranty, podnieść warunkowo kapitał, wyemitować waranty. Waranty dają nam możliwość dochodzenia, egzekwowania praw wynikających z tego, że ktoś nam coś obiecał. W spółce z o.o. dużo bardziej skomplikowane. No, mamy jakąś umowę, mamy jakiś regulamin, ale już widzę takiego pracownika, który się procesuje ze swoją spółką o to, że mu coś obiecała w ramach programu opcyjnego. Znaczy, słabo widzę, prawdę mówiąc. Mam nadzieję, że odpowiedziałem. Chyba. Zapomniałem o strasznie ważnej rzeczy w ogóle, muszę wam powiedzieć. Z mikrofonu szybkie. Czy z o.o. ostatecznie... Da się, tak. Ale czy robicie? Tak. Robicie. Tak, robimy. Zapraszamy. Nie powiedziałem strasznie ważnej rzeczy. Ja lubię komunikację w ogóle. Lubię rozmawiać, lubię mówić, lubię opowiadać o różnych rzeczach, lubię sprzedawać, uwielbiam, tak? I program opcyjny, opowiadałem bardzo dużo o strukturze programu opcyjnego, opowiadałem o dokumentacji prawnej, nie zdążyłem, ale to było najnudniejsze. Ona musi być po prostu super dobra, dopracowana, fajnie wdrożona, wszystko musi być cool. Ale jest jedna rzecz jeszcze ważniejsza, to znaczy mamy, możemy mieć program, który ma fantastyczną strukturę, jest super zaprojektowany, możemy tam usiąść z Tomkiem Krausem, Anką Wolfart, jakimiś mądrymi ludźmi na rynku i wymyśleć super program, super dopasowany do spółki, do etapu rozwoju, do wszystkiego, potem go fantastycznie wdrożyć. Usiądzie 5 prawników, wymyśli tam mnóstwo papierów, super, to wdrożą, a potem idziemy z tym do pracowników i mówimy, zobaczcie, taki zrobiliśmy program opcyjny. No ale co z tego? Musimy im to zakomunikować, musimy im to powiedzieć w taki sposób, żeby to zrozumieli. Wytłumaczyć im, jak to działa, co oni z tego będą mieli, jakie mają zagrożenia, jakie są scenariusze, co będzie, jeśli nie wyjdzie, co będzie, jeśli średnio wyjdzie, co będzie, jeśli super wyjdzie, co będzie, jeśli wejdziemy na giełdę, jak ktoś nas kupi, jak nas Google kupi, to co wtedy, to ile zarobię. Pokazać im wartość, pokazać im ryzyka do pewnego stopnia, oczywiście, nie za bardzo, ale pokazać im, jaką potencjalnie wartość będą mieli z tego, że dostali właśnie przed chwilą opcję na akcję. Tak? Bo jeżeli tego nie zrozumieją, to nic nie będzie wynikało z tej całej pracy i kupy kasy wydanej na to, żeby zrobić program opcyjny w firmie. I to jest chyba najważniejsza rzecz i to, prawdę mówiąc, powiem wam tak, dlaczego uważam się uprawniony do mówienia o programach opcyjnych? Byłem 3 razy beneficjentem programów opcyjnych. Pierwszy raz w 2000 roku, jeszcze w Onecie. Potem jeszcze w 2 innych firmach. Byłem w programie opcyjnym, miałem opcję na akcję. Na udziały, na akcję, nie wiem, już nie pamiętam. 3 razy z każdej z tych firm odszedłem bez mrugnięcia okiem, nawet przez sekundę nie myśląc o programie opcyjnym. Bo albo miał złą strukturę, albo mi kompletnie nie pasował, albo mi dali gdzieś więcej kasy, albo był źle zakomplikowany, ale generalnie one mają wady. One nie działają do końca tak, jak myślimy, że one zadziałają. I co ważne, bardzo często zarząd i inwestorzy mają zupełnie krzywe pojęcie o tym, jaka rzeczywiście jest kultura organizacyjna firmy i co jest w środku ważne. Dopóki jest to mały startup, dopóki mamy do 15-20 osób, jest wszystko cool. Potem zaczynają się schody, a tak naprawdę dopiero wtedy zaczyna się ciekawie.
Ja mam pytanie odnośnie, dobrze, mamy startup, mamy pracowników, które mają ESOP i co my teraz musimy ich informować o wycenie każdej rundy? Nie, absolutnie, nie musimy. Dlaczego? Skąd oni wtedy będą wiedzieli? Ale chcesz informować ich o tym? Po fakcie, jeżeli była runda, dlaczego nie chcesz ich o tym poinformować? Nie, no na przykład inwestor powie, że ja nie chciałbym, żeby to była informacja jakaś publiczna. Zależy, tak? Których pracowników. To nie będzie publiczna, no musisz to odpowiednio rozegrać. No, to jest problem polskich troszeczkę startupów i inwestorów jest taki, że strasznie dużo tajemnic jest tam. Te tajemnice wynikają z tego, że to jest wszystko, czy wszystko może nie, ale duża część z tych inwestycji i startupów to jest dosyć miałkie tematy, tak? Bo nie ma się czym chwalić za bardzo, ani inwestycją, ani startupem, ani jego wynikami. Tak? Więc dlatego się nie chcą chwalić. Tak? No, serio, tak trochę jest. No, ale jest sporo fajnych biznesów, w których takie rzeczy są robione i nikt nie spina się, żeby nie komunikować rundy. Dlaczego nie komunikować, jaka była runda? Nie trzeba podawać jej wszystkich parametrów. To można zrobić w taki sposób, żeby nie odkrywać wszystkich kart. Klaus momentalnie napisaliśmy, poszedł news prasowy, proszę bardzo, 3 miliony 313 tysięcy, proszę bardzo, wjechało do spółki, oddaliśmy za to niedużo udziałów, jest cool, tak? Fajnie. I planujemy kolejną rundę za pół roku, czy tam za rok. I jacy inwestorzy są, że było ich tam wielu. I kto był liderem rundy? Booksy wszystko komunikuje, i Taxi komunikuje, Metrixa komunikuje, więc dużo fajnych spółek komunikuje. To jest właśnie element... Komunikacja jest elementem kultury organizacyjnej firmy. A inwestor też tworzy i współtworzy tą kulturę organizacyjną. Można łatwo popaść w paranoję poprzez inwestora, który narzuca taką atmosferę. Nic nie mów, nie pokazuj. Dzień dobry, Artur Racicki. Jeszcze mam pytanie o upside sharing. Czy mógłby pan się podzielić o coś? O co jeszcze raz? Upside sharing, czyli jak mamy inwestycje, to robimy pieniądz razy X do inwestora i powyżej tego jest upside sharing, czyli to, co jest powyżej zwrotu z inwestycji, dzielimy na przykład jako opcję dla founderów, dla opcja dla founderów, w ogóle opcja dla founderów to jest inna kwestia, tak? To znaczy relacje pomiędzy founderami a inwestorem, one wykraczają poza w ogóle rozmowę o programie opcyjnym, tak? Founderzy są na founder stock. Tak? I w momencie, kiedy mamy ustalenia z inwestorem, że mamy jakąś korektę wyceny, bo to, o czym mówisz, to jest de facto prowadzi do korekty wyceny z rundy, to są ustalenia, które kompletnie nie są związane z programami opcyjnymi, mimo tego, że są podobieństwa. Tak? Mamy tu vesting i tu vesting. Tylko, że vesting na tym founder stocku jest zupełnie czymś innym i bonus, który może dostać founder udziałowy związany z na przykład z tym, że kolejna runda jest po wyższej wycenie. W tej chwili mamy dokładnie taki case, prawda? Gdzie mamy rundę po wyższej wycenie, znaczy po wycenie dużo wyższej niż target, który był ustalony przy poprzedniej rundzie i w związku z tym founderzy dostają pewien bonus udziałowy. Tak? W Polsce to trzeba troszeczkę tak obchodzić i kombinować, jak to zrealizować, ale tak, to się zdarza, tylko to nie ma nic wspólnego z programem opcyjnym. No founderzy rzadko, jakby nie podobają mi się spółki, w których founderzy wymyślają program opcyjny, w którym oni również mają dostać udziały. Coś tu nie gra. Tak? No founderzy jakby to raczej schodzą stopniowo ze swoich udziałów i zwykle przedsiębiorcy w pewnym, takie osoby o przedsiębiorczym charakterze są zwykle złymi CEO dużych firm. Tak? I dobrze, jak mają tego świadomość. Jak sobie zobaczycie na historię, to w bardzo niewielu startupach CEO pozostaje ktoś, kto ten startup zakładał, poza jakimiś nielicznymi wyjątkami. Kiedy one przejdą już tą całą swoją drogę. Więc jakby nie mieszajmy relacji founder-inwestorzy czy founderzy-inwestorzy z programami opcyjnymi. Dwa zupełnie różne narzędzia, dwa zupełnie różne tematy. Okay. Bardzo dziękujemy. Dziękuję tobie. Dzięki. Ale...